Hejo, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Pop Goes. Ciśniemy drugą noc, zobaczmy co ta gra ma jeszcze w zanadrzu, ponieważ jestem masakrycznie zaskoczony tym kontentem, który ona zawiera. Czym jeszcze nas zaskoczy? Kaszel, kurwiu, bring it. Dawaj ci kolejne rozmowy, gościu, wyjaśnię ile się da. Bring it, bitch. Co to robi, to ja dalej nie wiem. Zaraz. To jest notatka. Hit vents to stop noises. Podgrzałem wentylację, żeby powstrzymać dźwięki. Right, here we go. Szumy. Second night. Hope you've gotten used to your job by now, pressing buttons on a phone. Ta. A job that actually requires you to be on one of those. Anyway, I expect efficient use of that phone, Kip. Oh, and I'll let you know now, don't start slacking off. I'm paying attention. After your first week is done, I'll be doing a review of your progress to see if you are fit to continue or not. If you do your job especially well, I might even give you a bonus. But I guess there isn't even that much for you to do. Bonus? I haven't given you much to work with just yet, as this is just the test run. But there is something for you to do if you get bored, I suppose. Since, well, I'm not going to treat you like those robots behind you. So we're... I imagine you'll be working just next week, so it's going to get pretty darn cold for you, but, and I'm sure you've already noticed this from yesterday, I don't know. I have given you access to the ventilation system, which means you should be able to turn on the heating grid once in a while to warm up the place. They'll stay on for about a minute probably, but that's long enough, right? Bear in mind the vents go around the perimeter of the building, so I'm sure you'll figure it out. Well, that should keep you entertained. God, I hope you're as easily pleased as I am. That's all for tonight. Nie rozumiem dalej, co robią te wentylacje, no ale okej. Ah yes, it does look kind of weird, doesn't it? Well, as with all of the other systems in the building, I designed those heaters myself. They're just very thick laser beams going from one face of the vent to the other. You should be able to see a square rim around the vent section with a light that switches between red and green. That rim is what keeps the lasers stable. When they're on, the lasers heat up the air that's constantly going around the vent system. Keeps almost every human-occupied room in the location warm. Well, except my office. Speaking of which, can you see where it is? If you think it's in one of those cameras, well, you're wrong. I'd hate being recorded all day. You can guess how much work I do in there, and being on camera would only interrupt that. I think it's the only room that isn't surveyed. Oh, and the bathrooms aren't either, of course. If you still can't see my office and you really want to know where it is, just look to your left. The door's right there next to Pop Go's stage. That's about it. Try out the heating and I'll see you tomorrow. Okej, okay, I guess. Nie, panie, nie. Ile tego uzbierałeś? O, nie, jedną część uzbierał. Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Nie rozumiem. Halo, pomóżcie mi, bo nie rozumiem dalej wzoru i podgrzewanie tych szybów wentylacyjnych. Co jest? Co wy, ej, halo! Ej, panowie! Nie dość, że zacząłem kaszleć sam z siebie, bo mam kaszel jeszcze. Jeszcze się zakrztusiłem was tą silą z zaskoczenia. Halo, panowie! Nie spodziewałem się, że wy ruszycie dupę. Co jest grane? Gdzie wy tutaj jesteś? Co wy robicie? Halo! Oni włażą do obsranej wentylacji! Ich mam podgrzewać! Fucking hell. Gdzie jesteś? Dobra, więc mam zwracać uwagę teraz na nich i na Pop Goes'a. Pop Goes. Gdzie ty jesteś? Sorry za chwilowe przymuły czy coś, ale staram się ogarnąć, jak to wszystko działa i nie zawsze mi to wychodzi, okej? Okay? Czym ty kuźwa jesteś? He lied to you. Kto skłamał?
Coś się zacina ten miernik paniki. Dobra. Wentylacja. Powstrzymajmy ich, żeby nigdzie już sobie dalej nie szli. Mamy powstrzymać ich obydwóch, bo przed złożeniem Black Rabbita, tak? Dobrze rozumiem? O nie, stary cholero, ty wredna! Bier to stąd! Wydupiaj! Miałeś wydupiać z tą ręką razem, no ale hej. Siedzicie tutaj dalej. Okej, okay, siostrzyczki. Nie ma tak łatwo. Dokładam, że to są siostrzyczki. Czyli to podgrzewa na około minutę z tego, co słyszę. Fucking hell. To się przejechałem. Why? Shutdown, chyba włączyłem. Chyba włączyłem, to chyba nie jestem. Nie, on dalej nie się części kolejne, fuck. Siedźcie tu dalej, przysmażymy was. Się robi nieciekawie. Więc oni chyba wszyscy próbują go złożyć i coraz więcej rzeczy będzie przynosiło te części, będą coraz szybciej nadchodzić. Dobrze rozumiem. To przestaje być zabawne. To przestaje być zabawne, ogarniam, co się zaczyna dziać i zaczynam się coraz bardziej bać tego, co się dzieje, kiedy on cały powstanie. I don't want to know. Czy on niesie kolejną część? Którą już? Niesie kolejną rękę, jeszcze głowa zostaje, fuck! Okej. Teraz max skupienie, mamy 4 AM. Nie możemy pozwolić im się przedostać dalej, podgrzewaj to. Popgoes, gdzie jesteś? On przyniósł... Przyniósł drugą rękę, okej. Śledźmy teraz jego. Podgrzejmy atmosferę. Zobaczmy, gdzie on jest. Powstrzymajmy go, bo jak on zbierze ostatnią część, którą chyba jest głowa, z tego co mi się wydaje. Fuck, fuck, panika, uspokój dupę. Dobrze. Oh, fucking hell. On już niesie głowę. On już niesie głowę, nie jest dobrze! Well! Tego się spodziewałem, that escalated quickly. What the fuck w ogóle? Więc basically musimy trzymać ich wszystkich z dala od drukarek 3D. Żeby nie stworzyły sobie swojego jebanego sługusa, który mnie wygrzmoci w kaszalota. Yes, yes. Prosta sprawa, czy on właśnie coś niesie? Czy on właśnie nie niesie nic, nie, on gdzieś tutaj jest. No hej panienki, co tam? Ja już doskonale wiem, co wy kombinujecie, szmaciarze. Kurwa, za późno, on już wraca z częścią, prawda? Za późno. Pak. Więc jedną część chyba już ma. Szmata. Okej. Czas powstrzymać może te przemiłe panie. Siedźcie sobie tutaj, siostrzyczki. Tak. Tak. Uspokój się, ogarnij. Gdzie on jest? Okej, okay. Panika w dół. Wszystko jest spokojnie. Fuck. Okej, okay. Smażymy. Siedzicie, ja sobie troszeczkę paniki tutaj od... odejmę, odpocznę sobie psychicznie. Nie, wydupiaj stąd, wypierdzielaj. Podgrzewamy jeszcze raz. Ile on tych części ma? Jedną. Dobra, okej. Nie jest źle. A jest dopiero pierwsza. Dobra, okej. To wiele zmienia. Jest tragicznie.
Spodziewałem się czegoś zupełnie innego po tym, ale... Nie, to w ogóle nie wygląda jak Five Nights at Freddy's. To się czuje jak... Ma odczucie zupełnie innej gry. Fuck my life. Gdzie oni tymi szybami zajdą? Czy to jest jakiś rdzeń czy coś? Bo widzę, że tymi szybami mogą tutaj zajść, więc tego się boję. Co jest, kuźwa? Grzejemy? Co to był za dźwięk? Okej, to mi się nie podoba. No halo, wydupiaj, moja drucharka! Cholera, oni są za blisko. Pop Ghost, gdzie jesteś? Z której drukarki korzystasz? O, on już wraca ze stafem, prawda? Tak, on już odniósł drugą rękę. Więc gdzie on teraz urzęduje? Tutaj. Nie ma tak łatwo. Podgrzewamy, zanim oni uciekną. Paniki sobie odetniemy trochę, bo ja sam panikuję, tak naprawdę. Szaleństwo. Madness. Madness? This is Sparta! Dobra, nie. Muszę przestać. O nie. On wraca z kolejną... O tak. Cześć, ciołku. Może powstrzymajmy te panie tutaj za... Jasna cholera, one są pod sam koniec. Co one zrobią, jak tam dotrą? Ja chyba nie chcę wiedzieć. Smaży ich tam. Pięknie, bardzo dobrze. Tak trzymać się. Smażymy. Pop Ghost chyba wraca z niczym. Próbuje się dostać do kolejnej drukarki 3D. Do której teraz? Bo to jest istotne. Tak, podgrzewamy. Nie chcę wiedzieć, co się stanie, kiedy one tutaj dotrą. Ja totalnie nie chcę wiedzieć. Where are you now? O jasna cholera, o w dupę. O w dupę, dostali się tam, co teraz? Oni tam dotarli, one tam dotarły, co? Co się teraz stanie? Co się teraz... No hej! O ja pierdziele. Wy chyba sobie ze mnie żartujecie, prawda? Ja sobie ze mnie jakieś robicie. Na szczęście on nie złoży tego. Nie zdąży tego złożyć do godziny 6. Nie zdąży, prawda? Ma jeszcze dwie części. A ja nie mam jak mu przeszkodzić, bo zabrali mi pilot. Jasna cholera, czy to jest żart? One naprawdę tak działają? Ta gra nie dość, że ma oryginalny pomysł, to jeszcze jest przejebana. I to jest naprawdę... hardo, przerąbana. Fuck. Może wytrwamy. Może, tylko może. Jest ten element czekania, czy wytrwamy, czy... Oh fucking hell. To jest dopiero druga noc, a ja sobie już nie radzę. Jest bardzo słabo. Te przyciski nic nie robią. A fuck, nie panikuj. No, come on, szósta, damy radę. Damy radę. Cholera, nie daliśmy rady.
ja pierdolę. O w mordę! Perfekcja! Wyczucie czasu level perfect. To wcale nie jest tak, że jestem teraz cały mokry od tej wody. Wcale nie. What the fuck w ogóle? Okej. Więc dotarliśmy tam w jedno miejsce. Znaleźliśmy Balloon Boya, co nie wiem w ogóle, nie mam pojęcia co oznacza. A zakładam, że teraz inna ścieżka będzie prawidłowa. Ale to chyba nie jest ta. To był szok, co ja teraz przeżyłem. Ja myślałem, że padnę, już byłem zrezygnowany totalnie. To jest kolejny element typu... To jest tak jak w pierwszej części, ten element z czekaniem, czy Freddy zagra swoją długą wersję muzyczki, czy krótką, i czy uda nam się przez ten czas przetrwać do godziny 6. To jest dokładnie ta sama sytuacja i... Tylko jeszcze bardziej intensywna, bo nie możemy spojrzeć, co on właściwie robi i nie wiemy, co on właściwie robi. To jest creepy. To się otworzyła nowa droga. Możemy iść do góry. I co nam to daje? Widzę kapelusz i muszkę Freddy'ego. Czy ja mam... Nie, nie chcę. Po prostu chodźmy dalej. Nie chcę na to klikać kilka razy, bo znowu się będzie resetować. Nie wiem, czy to odblokowuje jakieś sekretne zakończenie, czy coś, ale... Fucking hell. Cześć, Freddy. Więc... Ja mam kaszel. Ja wiem. Nie powinienem nagrywać, ale... What the fuck w ogóle? Jestem w totalnym szoku. Okej. Okay. Nie, na razie chwila przerwy od tej gry, bo zrobiłem sobie dwie noce pod rząd i ja nie ogarniam. Ja nie ogarniam. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie.